poszukane akurat knefle i aplikacja była tylko do przodu i była tutaj gardina, tak? A tutaj w tej właśnie rozwarsko-bytowskiej tej gardiny nie było, tylko były aplikacje i była tutaj właśnie na płasko bez skóry, czyli dwa rodzaje tej jadli, ale wszystkie miały, jeżeli chodzi o taki krój podstawowy, to tutaj wąsko przy ramionach, a tutaj nawet 1,5 metra szerokości. Tak? Po trzy też bywało, nie? Tak po trzy też bywało, jak była bogatsza, to mogła sobie po trzy, tak, zrobić. Tak to, natomiast tak jak mówią, strój się bogaci. I teraz tak, jak tutaj mamy knefli, tak? Do 5 knefli, od 3 do 5 knefli było małżeńskie, czyli do ślubu. A potem na każdą rocznicę ślubu mąż powinien po jednym kneflu kupić, tak? I powinien, kobieta powinna sobie dziurkę i doszyć, nie? I na przykład 30 rocznica ślubu i jest 5 knefli ślubnych i 30 knefli, które mąż dał, nie? Nie daj Boże, żeby zapomniał, nie? To było takie świadectwo, że on pamięta, a że ona to szanuje i doszywa, nie? Też właśnie dlatego, i dlatego te stroje się bogaciły na tej kobiecie. One co roku choćby od tego knefla inaczej wyglądały, nie? Potem, no też na przykład można było dostać od męża kolejny rząd korali, nie? Też mogło być ich aż do 12. Ale